Ciągle pan mówi o odejściu, a zrobił pan testament? Znaczy ja nie mam nic. Dzisiaj właściwie nie mam nic. No to co tu jest? Nie mam nic. Dlatego naprawdę, dlatego że ja myślałem, że będę miał zawsze. A to już nie chodzi mi o opiekę. No tak, ale bo pani mówi, jak, no, a to co mam dawać? Swoją skórę jako testament? Swoje życie. No co z tego życia? No niech każdy bierze co chce. No tak, ale to pisze pan jakieś dzienniki, pamiętniki? Nie, pani, proszę pani, znów jako praktyk, praktyk uważam, że nie. Że życie przynosi nowych bohaterów, nowe krzyżówki, nowe rozwiązania. I to, co było dobre dla babci to, i za mnie, to nie będzie dla moich dzieci i tak dalej. Dlatego nie chcę uczyć, bo to nie będzie grało. Dlatego nie wierzę w jakieś... Można się bawić, można się z nudów czytać, ale to nie wierzę jako przesłania. Nie wierzę jako docelowe. I dlatego nie piszę tego i nie będę pisał. A napiszę dla pieniędzy. No bo z czego muszę żyć, no to napiszę, żeby coś zarobić. Tak jest. A nie żeby ocalić się. Przyszłość się liczy, a przeszłość przeszła, minęła. Czyli nie myśli pan o mamie, o ojcu, o rodzeństwie? No wie pani, myślę, żeby dzisiaj z nimi można pogadać. Powiedzieć ojcu mojemu, który życie poświęcił, bijąc się z Niemcami. Ja bym mu powiedział, patrz ojciec, co ja robię, a ja granicę zdjąłem, nie ma żołnierzy na granicy. On by mnie wyrzucił z domu. Co? Nie ma żołnierzy między Niemcami i Polakami, że oni to nas zniszczą. Mówi pani? A więc jego pokolenie mogło bić Niemca, bić Sowieta, bo kiedyś pradziadka pobił. A mojego jest kochać Niemca, kochać Sowieta, bo na tym polega. Na tym polega ta różnica. No to i dlatego po co pisać o tych starych rzeczach? Po co przekonywać do starych rzeczy, kiedy one nie będą przydatne, nie są potrzebne? Dla zabawy może, dla nudów można, ale nie dla przesłań.